uwaga, proszę Państwa, szereg złotych myśli w monologu Bogdana Brzezińskiego rzuci Irena Kwiatkowska. Człowiek jest jak pomidor. Gdy młodziutki, to w delikatesach po 200 złotych kilo. A gdy stary, to na każdym straganie brać by brać złoty kilo, złoty kilo. A to nie jest moja złota myśl. To aforyzm mojej babuni. Babunia często błyska intelektem. Niekiedy człowiek by przysiągł, że babunia drzemie, a to błysk, błysk. Bliźnie przedwojennym intelektem i prosi o herbatę z cytryną. No a nic dziwnego, moja babunia Parzęczewiczowa de domo. Parzęczewiczowa! A państwu to nic nie mówi. No tak. Kogo dzisiaj interesuje cudze drzewo genealogiczne? Żeby człowiek był szafą trójdzielną, to by się go może spytali, z jakiego drzewa pochodzi. A tak, to nie warto mówić. A babunia Parzęczewiczowa ze starego rodu pochodzi. Pochodzi, pochodzi, a potem siada sobie. Rozmyśla, młodość wspomina, swoje pochodzenie socjalne. Tak, tak. Był majątek kolosalny. I pałac, i park. I konie białe jak łabędzie. I łabędzie jak konie. A krów, Bożeż ty mój, całe po głowie. A buchaje? Sztuka w sztukę rasowy bigamista. Laureat wystaw rolniczych. I dożynki były od ucha do ucha. Nie warto się rozkliwiać. Dzisiaj ten majątek do babuni nie należy, nie. Jest nasz, wspólny. Czyli, że PGR tam funkcjonuje. A babunia cóż, no może tylko powiedzieć, że z PGR-u pochodzi. Ale babunia nie narzeka, nie, jakoś sobie daje radę. Nawet ubogim pomaga, ale nie wszystkim. Tylko tym, których lubi. Bo babunia zawsze mówi, że człowiek jest jak mleczko pszczele. Jednym pomaga, a drugim nie. Babunia to często tak ujmie jakąś myśl w kilku słowach, że po prostu ze śmiechu można lec. I zawsze powiada, że Polacy to naród filozofów. Jedni rozmyślają przy goleniu, a drudzy golą sobie przy rozmyślaniu. I co dzień powstaje tyle mądrych myśli, że aż dziw, skąd się biorą te głupie. Ale poza tym babunia jest naprawdę postępowa. Na przykład za młodu, gdy jej przedstawiono obcego człowieka, to zaraz pytała, czy ze starego rodu się wywodzi i czy jego nazwisko figuruje w almanachu gotajskim. A dzisiaj babunia pyta, od kiedy do partii należy. I czy jego nazwisko figuruje w książce telefonicznej. A nasi krewni to nadziwić się nie mogą, że babunia Parzęczewiczowa do domu, bądź co bądź, taka jest tre róż, czyli ogromnie postępowa, bo oni to ani róż. Na przykład hrabia Pędziółko z Pędziółkowa to stale wychodzi. No wychodzi, wychodzi, a nie może wyjść z podziwu. Że babunia tak szybko włączyła się w nurt. Dawniej oni co roku spotykali się na Rywierze, a teraz co tydzień na bazarze Różyckiego. Bo dostają paczki z krajów postępowo zacofanych. Jak tylko babunia zobaczy hrabiego z neseserem w ręku, zaraz go zagaduje wytwornie. Bonjour, monsieur le comte. A wy wule ciuchy, New York? A hrabia Pędziółko. Oui, madame. Je pense Louis aujourd'hui. Le sweater américain. L'occasion pour les dames, półtora patyka. No tak, bo z biegiem lat francuszczyzna też im się trochę tak rozparcelowała. Ale poza tym babunia ma znakomitą pamięć. Po prostu mózg elektronowy w cerowanej mantylce. Trzeba tylko tak rozkręcić staruszkę, a wspomnienia płyną i płyną. Babuniu powiadam, czy to prawda, że 50 lat temu kobiety zupełnie unikały alkoholu? Le bimber completement non. A babunia od razu jak ta płyta długogrająca. A dlaczego miałyby unikać? Piły, kochanie, piły.
Ostro popijali. Nieraz to i cały kieliszeczek likieru wysączyli w ciągu wieczora. Tak, tak. No dzisiaj, jak słyszę, piją trochę więcej. Czasem podobno pół literka pęknie, a pieszczoszka jeszcze nie zatankowana. No, wiadomo, helikoptery, sputniki, antabus, postęp na ogół. O współczesnych na przykład te małżeństwa też dzisiaj inaczej się kojarzą. Na przykład dawniej młodzi musieli się spotkać na jednym balu, na drugim balu, na trzecim. Dopiero mówiło się o młodzieńcu, że to starający się. I to raptem o rękę. A dzisiaj jedna prywatka, druga prywatka, już rozprawa o alimenty. O współczesnych tańcach babunia powiada, że kontredans był jednak ładniejszy. Bo dzisiaj mówi, no zabijcie mnie, ja nigdy nie wiem, czy to jest taniec, czy świadome macierzyństwo z przytupem. Ale cóż się dziwić, ludzie na Marsa się śpieszą, to nie mają czasu na zaloty. Wiadomo, helikoptery, skutery, tu 104, tam 104. Wynalazek goni wynalazek, jak pasażer taksówkę o 7 wieczorem. Babunia Parzęczewiczowa pozytywnie ocenia zjawiska, ale uważa, że to i owo warto by poprawić. Na przykład staruszce bardzo się nie podoba, że u nas przeważnie panuje taka zasada. Cudze rąbniecie, swego nie dacie. Sami nie wiecie, skąd posiadacie. Więc babunia uważa, że złodziei powinno się karcić tak, jak przed wiekami w Finlandii. Ukradłeś? Ciach rączkę, żebyś pamiętał o 7 przykazaniu. Drugi raz skusiło cię manko, ciach drugą rączkę. Żonaty facet wybrał się autem na ksiuty z przyjaciółką, ciach mu auto. Żeby pamiętał o 6 przykazaniu. Tylko z tą karą za 7 to babunia się jeszcze waha. No bo jeżeli wszystkim, co mają lepkie ręce, zrobi się ciach, czy my się będziemy witać nosem jak Eskimosi, czy jak?